Dawno już nie było kryminalnego przeglądu prasy, witam Was bardzo serdecznie, a wydarzyło się ostatnio tyle, że tak naprawdę nie wiem od czego zacząć ten mój dzisiejszy monolog, ale obiecuję, że nie będziecie się nudzić. Opowiem Wam także na końcu, jak żenującą sytuację miałem kilka dni temu w Lidlu, tutaj w Anglii z Polakiem Rodakiem w roli głównej, w której prawie doszło do rękoczynów, ale na razie skupmy się może na... Innych kwestiach, bo ta sprawa naprawdę mocno mnie irytuje i jakoś nie chciałbym, aby ona teraz z początku negatywnie wpłynęła na nasze dzisiejsze pogaduchy. No to dobrze, to w takim razie przenieśmy się do Australii, bo tam zaczynają dziać się bardzo dziwne rzeczy związane z mięsem. To znaczy, może od początku. W Australii temat grillowania mięsa jest takim bardzo tradycyjnym sposobem spędzania wolnego czasu. Oni kochają Australijczycy grillować. Może ktoś z Was, drodzy słuchacze, jest z tamtych stron, to się wypowie w komentarzach, ale z tego co sprawdzałem, to, to bardzo lubują się w takiej formie spędzania czasu. Ale jak wiemy, są także na świecie osoby, które jedzenia mięsa nie tolerują. No i tam właśnie w Australii pojawiła się taka pewna pani, której bardzo przeszkadzało to, że jej sąsiedzi grillują sobie, grillują, przepraszam, sobie mięso i postanowiła zgłosić tę sprawę na policję, ponieważ, jak przyznała, godziło to w jej wyznania żywieniowe. No po prostu źle się czuła z tym, że czuje zapach tego grillowanego mięsa. Słuchajcie, sprawa ta trafiła do sądu, ona się rozdmuchała na tyle, że pojawiło się specjalne wydarzenie w social media na Facebooku, gdzie ludzie zbierali się w kupę po to, aby zrobić takie grupowe grillowanie pod jej domem. Nieładnie, nieładnie. Od razu w mojej głowie też pojawiło się takie pytanie, no dobrze, no ale co gdyby taka sytuacja zdarzyła się w Polsce? No i na stronie bezprawnik.pl znalazłem taką informację. Iż w polskim prawie nie ma przepisów, które mogłyby w jakimś stopniu regulować uciążliwość grillowania mięsa dla sąsiadów. Dla sąsiadów? No tak trochę jakby dla sąsiadów. Natomiast jest magiczny artykuł 144 kodeksu cywilnego dotyczący zakazu emisji, i ten przepis odnosi się do działań właściciela nieruchomości odczuwalnych na sąsiednim gruncie. Czyli no jak tam zapachem uprzykrzamy sąsiadowi życie, to ten artykuł można się na niego, on się może na niego powołać. Ale to jeszcze dołóżmy do tego, bo chodzi o smrodzenie na ponadprzeciętną miarę. Tylko zastanawiam się, no bo nie ma tego jak zmierzyć. Jak udowodnimy, że są te dymy na ponadprzeciętną miarę, czy zapachy, bo coś, co na przykład dla Ciebie, drogi słuchaczu, jest Małe dla mnie może oznaczać, że jest duże i na odwrót. Ale mamy jeszcze temat grillowania na balkonie, które no w większości przypadków jest zakazane chociażby przez wspólnoty mieszkaniowe. Mamy grillowanie w lesie, zakłócenie ciszy nocnej podczas grillowania i zaśmiecanie miejsc publicznych po zakończeniu grillowania. A więc bad. Na osoby grillujące, osoby, które mięsa nie spożywają, mają jakby możliwość ukręcić. Pytanie tylko, czy komuś się chce. Ale ja osobiście uważam, że jeśli takie sytuacje dzieją się już w innych krajach, no to kwestia tylko chwili, aby takie aferki mięsne zawitały także do naszego kraju mlekiem i miodem płynącego. No, narobiłem wam chyba smaka na grilla sobie także. W środku listopada. Czas na kolejną historię, ta już znacznie poważniejsza i niestety z tragicznym zakończeniem. Chodzi o 99-letnią seniorkę z Częstochowy, do której nagle zadzwonił telefon, zadzwonił pewien mężczyzna, podczas rozmowy przedstawił się za policjanta i poinformował, że siostrzenica tej kobiety miała wypadek samochodowy. Poważny wypadek, którego była prowodyrem. I jeśli ta 99-latka nie przekaże 250 tysięcy złotych kaucji, to siostrzenica trafi do aresztu. Starsza kobieta tutaj mocno wystraszona uwierzyła w to wszystko, no i umówiła się z tym mężczyzną na odbiór pieniędzy, po który miała przyjechać jakaś tam jego znajoma. Kwotę przekazała, no niestety następnego dnia zorientowała się, że to było oszustwo i także tego dnia zmarła. Niektóre media podają, że zmarła w ogóle już od razu, w tym pierwszym dniu, natomiast no, większa ilość jest. Tutaj informacji wskazujących na to, że było to dnia następnego. Nie jest jeszcze podana oficjalna przyczyna zgonu, aczkolwiek myślę, że nie trzeba być Sherlockiem Holmesem, albo dobra, mówmy po polsku, Krzysztofem Rudkowskim, żeby połączyć kropki i zdać sobie sprawę z tego, jak mogło. Na taką leciwą, starszą kobietę wpłynąć, to i yy, że straciła prawdopodobnie wszystkie oszczędności swojego życia, a cała sprawa, według mnie, to też była ustawką, no bo nie każdy senior to po pierwsze. W naszym kraju trzyma takie kwoty, więc tutaj sprawcy musieli wiedzieć sporo o tej kobiecie. Skąd to już myślę powinna ustalić policja. Na ten moment wiadomo, że sprawcy nie zostali złapani i że trwa dochodzenie. I tu taka mała moja misja, korzystając z zasięgów. Y Moi drodzy, jeśli macie babcie, dziadka, rodziców w podeszłym wieku, przedstawcie tą historię, opowiedzcie im tą sytuację i wybadajcie, jak oni by się zachowali w podobnej, ocencie tą, tą reakcję, bo dzięki temu okażecie po pierwsze swoją troskę. No i jak widzicie, możecie pośrednio uratować komuś życie. Dla mnie osobiście wszystkie takie sytuacje, w których wykorzystuje się osoby starsze do y, kradziejstwa, do oszustwa, do cokolwiek złego z osobami starszymi, często już niestety, no przepraszam, nieporadnymi, nie do końca y, trzeźwo myślącymi, no to taki największy przejaw zdemoralizowania, wyczłowieczenia i takie osoby powinny być na bardzo długo Odizolowane od społeczeństwa. Przenieśmy się teraz na południe Polski, takie bardzo południe pod hale, bo aż do zakopanego, ponieważ tam doszło do bardzo kontrowersyjnej interwencji, w której główne rolę odegrał prokurator, najprawdopodobniej już będący w stanie spoczynku zawodowego. I policjantka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem, ale zacznijmy od początku. Pewnego dnia na komendę wpłynęło zgłoszenie, w którym kobieta, podobno żona, o ile wierzyć informacjom zawartym w mediach, poprosiła policjantów o interwencję, ponieważ jej mąż miał nie chcieć oddać zabawki jakiegoś tam samochodziku za 600-700 zł takiego na baterię. Dziecku. No i oprócz tego, jak dodała kobieta, czuć było od niego alkohol. Policjanci oczywiście przyjęli to zgłoszenie i wysłali na miejsce patrol. Jednym z członków, członkiń tego patrolu była właśnie pani Paulina, policjantka, która na miejscu została przez kobietę wpuszczona do domu. Dalej już przeprowadzała ona swoje czynności oczywiście też ten mężczyzna został przebadany alkomatem okazało się że był to właśnie pan prokurator który w pewnym momencie miał wyznać iż on nie życzy już sobie tej wizyty i traktuje ją jako naruszenie miru domowego dodając że cała sprawa będzie miała swoje będzie miała kontynuację w sądzie i że tak, tego absolutnie nie zostawi. Policjantka oczywiście nie uległa. No, takie słowa, przypuszczam, akurat dość często słyszy w swojej pracy jakieś takie zaskarżanie. No ale faktycznie sprawa trafiła do sądu przeciwko funkcjonariuszce, padło oskarżenie o przekroczenie swoich uprawnień. I moi drodzy, ta sprawa ciągnie się od 19 stycznia 2022 roku. I ta policjantka włóczy się po sądach, straciła na to. Jak sama przyznaje już około 12 tysięcy złotych, wykonując swoje obowiązki, bo jak się okazało, mężczyzna pod wpływem alkoholu opiekował się trzyletnią córką. Wydaje mi się, że to wystarczający powód do tego, żeby chociaż sprawdzić, czy wszystko jest ok. Już pomijając, że ktoś w ogóle zgłasza na komendę, że może być coś nieok. Okay. Ciekawe, co by było, gdyby coś się stało, a na przykład ta interwencja nie byłaby podjęta. Funkcjonariuszka Paulina dodaje, że bardzo ją ta sprawa psychicznie przez te lata wykańcza i że ciężko radzi sobie z tą całą sytuacją. Co więcej, dodaje, że tylko wykonywała swoje obowiązki i gdyby nie podjęła interwencji, to mogłaby przecież zostać oskarżona o niewykonanie służbowych obowiązków. Sąd Rejonowy w Zakopanem 20 czerwca tego roku orzekł, uwaga, że pani policjantka jest winna wraz ze swoim partnerem wtedy, kiedy byli na służbie przekroczenia uprawnień i że podjęła bezprawną interwencję. I tutaj sąd nakazał zapłatę tysiąca złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, 3000 złotych nawiązki na rzecz... Pokrzywdzonego prokuratora, a także pokrycie kosztów sądowych w kwocie 4000 zł oraz kosztów wynajętego przez prokuratora adwokata, i tu także 4000 zł. No i pewnie zarówno wam, jak i mi pojawia się w głowie pytanie, czy mamy do czynienia z Kastą. I też czy biorąc pod uwagę stan polskiej policji te ogromne dziury, jakie są kadrowe, to czy takie wyroki sądu są potrzebne? No, ta sprawa na pewno nie jest jednoznaczna, a sama policjantka przyznaje, że gdyby miała taką możliwość cofnąć się w czasie, no to nic by nie zmieniła, podjęłaby dokładnie taką samą interwencję, gdyż takim właśnie jest celem działania policji, aby interweniować w sytuacjach, kiedy pada podejrzenie przestępstwa czy też wykroczenia. Ta sprawa dalej trwa, są apelacje, a w internecie zdania na jej temat są podzielone. Jedni uważają, że faktycznie ta interwencja no, nie do końca powinna mieć miejsce, w końcu nic się nie działo, a zabranie niektórzy piszą nawet zabawki dziecku należy no, w interesie ojca. Inni natomiast mówią, że bardzo dobrze, że tak się stało, niech policja dostanie teraz po łapach za to, w jaki sposób zachowywała się podczas pandemii. A inni uważają, że właśnie mamy do czynienia z kastą i że są ważni i ważniejsi. Niezwykle ciekawy jestem, jak ta sprawa się Zakończy. Z takich jeszcze istotnych ciekawostek na koniec dodam wam, tylko już nie pamiętam czy awans, czy premia, natomiast któraś z tych rzeczy została także cofnięta, odebrana pani Paulinie. No więc to kolejny finansowy i też zawodowy cios, jaki otrzymała w tej sprawie. Dość ciekawy artykuł ukazał się w Rzeczpospolita, informujący o tym, jak bardzo wzrosła liczba przestępstw w Polsce dokonywana przez cudzoziemców. Ponad 17 tysięcy takich przestępstw popełnili w ubiegłym roku przebywający w Polsce cudzoziemcy, informuje właśnie Rzeczpospolita. No i problemem głównie jest jazda pod wpływem alkoholu i wszystkie związane z tym łamania zakazów sądowych. Co sugeruje, że sporo imigrantów po prostu czuje się w tej kwestii bezkarnie. To dodają eksperci. Nie wiem, jak eksperci, ale eksperci Rzeczpospolitej. Tu też taka ciekawostka. Statystyka również opublikowana w tym artykule, że liczba cudzoziemców, kierowców, którzy złamali zakazy sądowe nałożone tutaj najczęściej za jazdę po po alkoholu wzrosła w ubiegłym roku o 83% i są to dane z Komendy Głównej Policji. Dane te ujawniają, iż przestępstw najczęściej dopuszczali się obywatele Ukrainy, ponad 50%, dalej są Gruzini, ponad 2700 zatrzymanych i Białorusini, ponad 1000 osób wybaczcie, ja tego wątku dalej ciągnął nie będę, bo potem dostaję masę informacji i wiadomości prywatnych, w których jestem wyzywany od prawaków, skrajnych konfiarzy, nacjonalistów, rasistów różnych. Zdarzały się sytuacje różne tutaj na mojej skrzynce, a ja przecież tylko przedstawiam swoje zdanie, natomiast no, tym razem nie stawiam tu żadnej opinii, tezy, bo potem ja naprawdę nie mam czasu na to, żeby tłumaczyć Tłumaczyć ludziom, że w tych czasach można także jeszcze nadal, uwaga, wypowiedzieć się na jakiś temat i nie musieć przy tym być jakimś fanatycznym wyznawcą którejś z frakcji politycznych, bo takiego absolutnie za takiego ja się nie uznaję, może tak. A nie dalej jak dwa odcinki temu to padł taki komentarz, że tam ktoś sobie odchodzi, odsubowywuje kanał, bo wchodzę w politykę, także Stawiam kropkę, wy sobie tutaj jakby przeanalizujcie ten temat i ten problem, bo niewątpliwie mamy do czynienia z problemem, jeśli te liczby w Polsce rosną. Ja w Polsce nie mieszkam, więc dajcie znać, czy też zaobserwowaliście wzrost tych wszystkich przestępstw popełnianych przez obywateli z tych krajów, które wymieniłem. W Bieruniu pewna kobieta chyba naprawdę miała już dość swojego męża i postanowiła się go pozbyć. Tylko, że plan, jaki wymyśliła, był głupi, przewidywalny i tak naprawdę nie wiem, brakuje mi słów, żeby określić poziom bezradności tej pani. Mianowicie wybrała z banku 30 tysięcy złotych i chodziła po jednym z supermarketów, proponując pieniądze przypadkowo napotkanym mężczyznom w zamian za to, aby oni właśnie no, wyeliminowali z jej życia wybranka. Sytuacja na szczęście została szybko wyjaśniona. Osoby zaczepiane zgłosiły to na policję, jakie i za co dostają propozycje. Co więcej, jedna z takich osób wręcz miała wciskane do kieszeni pieniądze i, i te prośby adresowane o to, aby męża się pozbyć. Oczywiście została zatrzymana, trafiła w ręce policji, oby nie wymyśliła czegoś nowego, bo biorąc pod uwagę jej wyobraźnię, może się to w pewnym momencie naprawdę skończyć tragicznie. Ale mam nadzieję, że rękę tutaj będzie trzymać nad wszystkim już zarówno policja, jak i przydzielony być może sądownie kurator. Czas na historię, która dotyczy mnie osobiście. O której wspomniałem wam troszkę na początku, właściwie to zarysowałem, o czym będę wam opowiadał. No, wydarzyła się ona w ostatnią niedzielę, kiedy to w jednym z Lidlów tutaj w Wielkiej Brytanii robiłem zakupy. Stałem już w kolejce do kasy, no i kasjerka wstała i poinformowała wszystkich takim dość donośnym głosem, że za chwilę będzie minuta ciszy w związku z obchodzonym dniem pamięci tutaj w Anglii. 10-11 listopad, to jest właśnie taki okres w Wielkiej Brytanii, kiedy obchodzi się bardzo. Ucznie Anglicy obchodzą i są przywiązani do tego święta. Wieszają sobie takie maki, przypinki, także jest wiele zbiórek, flagi, imprezy. No, bardzo są przywiązani do tego święta i uczczenia weteranów poległych w I i II wojnie światowej. No i tak też się stało. Ta cisza zapadła. W pewnym momencie jednak. Usłyszałem, że ktoś mówi po polsku, tak po skosie, w prawym ramieniu moim. Był to taki 50-latek z kobietą, najprawdopodobniej żoną. No, i pierwsza moja myśl taka, no Chryste, może nie zrozumiał po angielsku, że właśnie jest obchodzona ta minuta ciszy, więc chciałem tak, wiecie, subtelnie, żeby go też nie urazić, nie wyśmiać przy, przy ludziach, odwrócić się, zasłonić palcem usta i dać mu do zrozumienia, że nie, stary, teraz chwilka przerwy uszanujmy troszkę ich tradycje w kraju, no ale nie zdążyłem tego zrobić. Wiecie dlaczego, bo zrobiła to ta jego kobieta. Ona powiedziała mu, żeby mówił ciszej, gdyż właśnie jest ta chwila upamiętnienia. Na co on, ku mojemu zdziwieniu, podniósł bardzo mocno głos i zaczął mówić oczywiście po polsku, że on ma to w dupie, że to nie jego święto i on sobie będzie mówił tak, jak będzie chciał i w w tym momencie, moi drodzy, poziom mojego zażenowania wybił ponad skalę. Przeleciał mi jakiś taki zimny dreszcz zażenowania. Odwróciłem się, zobaczyłem tego gościa i powiedziałem mu, żeby się zamknął i uszanował to, że skoro jest w czyimś kraju, tak, w czyimś domu, je tutaj chleb, pije to mleko, to powinien okazać chociaż minimum to minimum, jakim jest po prostu cisza, i że jak mu nie odpowiada. Uczczenie tej, 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 tą ciszą tej chwili, to żeby wyszedł ze sklepu, bo nikt mu nie każe, przecież i nikt nam nie każe oczywiście tutaj nosić przypinek, wieszać flag, przeżywać tego święta. Już palicho, że przecież ono dotyczy także Polaków, bo no ile. Polaków nie muszę przypominać, walczyło tutaj w Anglii, zginęło. Ile wdów wojennych nadal jeszcze żyje i jest tutaj w Anglii? No ale ten gościu zamiast zrozumieć mój przekaz, to poczuł się urażony. Wiecie, uraziłem jego ego, no i zaczął się stawiać. Doszło do tego, że powiedział, że możemy sobie porozmawiać inaczej na zewnątrz. Ja karateką nie jestem, no ale mam 1,90 i 124 kg wagi. Zazwyczaj to studzi trochę emocje y, tych naprzeciwko mnie, no ale też mam przeciwko sobie 50-letniego faceta w okularach, niższego o głowę, y, co najmniej, więc no, tylko popatrzyłem tak na niego, go zmierzyłem z góry do dołu i pokiwałem głową. Oczywiście też przeprosiłem tą kasjerkę, no bo y, sam złamałem też, prawda, tę te ciszę, robiąc to, co zrobiłem. Ale moi drodzy, nie byłem w stanie po prostu przejść obojętnie w takiej sytuacji. Nie wiem. Po prostu poziom celulactwa, buractwa przerósł mnie, bo potem idę do GP, czyli do ośrodka zdrowia, gdziekolwiek, do sklepu i widzą mnie jako Polaka z perspektywy właśnie tego gościa, który odwalał w Lidlu. I to ja później muszę się wstydzić. Nie to, żebym był jakiś OE. No ale Przykro to mówić, ale bycie Polakiem tutaj w Anglii, w tej, w której mieszkam od 2010 roku, nie jest czasem miłe i przyjemne. Może potwierdzą to osoby w komentarzach, bo na bank wiem, zresztą wiem, jestem pewny tego, że jest tutaj sporo osób z Wielkiej Brytanii. Być może źle zareagowałem, nie wiem, aczkolwiek wychodzę z założenia, że jeśli mieszkam tutaj w tym kraju, przyjęli mnie ci ludzie. To okaż chociaż minimum szacunku, dostosuj się do tych zasad, które tu panują. Myślę, że korona z głowy by mu nie spadła, jakby na te jedną czy dwie minuty po prostu zamknął gębę. A to jest też dokładnie ten sam typ osoby, która za chwilę będzie chodzić i mówić, że Anglicy robią bydło w Krakowie, w Warszawie, we Wrocławiu. Tak? Będzie mu to przeszkadzać. Sam robi to samo. Tylko też tutaj pojawia się pytanie, czy nawet jeśli, tak? Bo nie mówię, że tak nie jest, bo ja znam dobrze Anglików, zwłaszcza tych młodych i wiem, że potrafią oni naprawdę zachowywać się bardzo, bardzo poniżej jakiegokolwiek poziomu akceptowania. Natomiast, czy jeśli Brytyjczyk w Polsce ukradnie coś ze sklepu, to ja jako Polak w Anglii mam również kraść tylko dlatego, bo on ukradł mnie? No myślę, że idąc tym, tym tokiem rozumowania daleko nie zajdziemy jako społeczeństwo. To wszystko moi drodzy ode mnie na dziś, pozdrawiam Was gorąco, uważajcie na siebie i do usłyszenia niebawem w kolejnym odcinku na kanale Strefa Mroku.